Około godziny 23.30 otrzymaliśmy informację o pożarze budynku mieszkalnego w Sokółce na ulicy Stawowej. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy, że z budynku mieszkalnego przez dach i przez otwory okienne w ścianach szczytowych wydobywa się ogień. Na balkonie stał mężczyzna, którego natychmiast ewakuowaliśmy po drabinie na dół i przystąpiliśmy jednocześnie do gaszenia pożaru. W wyniku zdarzenia spaleniu uległo całkowicie poddasze w murowanym budynku mieszkalnym. W działaniach udział brały jednostka ratowniczo-gaśnicza w Sokółce, 4 pojazdy, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce oraz w tej chwili siedzibę JRG w Sokółce zabezpiecza jednostka OSP Stara Rozedranka. Przed chwilą rozmawiałem z osobami poszkodowanymi w tym pożarze. Z informacji od nich wynika, że mają gdzie przenocować. Dzisiejszej nocy spędzą pod dachem, natomiast w dniu jutrzejszym przekażemy informacje Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Zastanowimy się wspólnie, jak ludziom pomóc, co można zrobić, by ułatwić dalsze życie.